Technologia, a co za tym idzie i elektronika, otacza nas z każdej strony. Ja już jakiś czas temu przestałam kontrolować ilość sprzętów, która mnie otacza i nie wyobrażam sobie, że mogłabym z którejkolwiek z tych rzeczy zrezygnować przy codziennym użytkowaniu. Nie zliczę, ile razy usłyszałam, że moje pokolenie to nic tylko wpatrzone w telefony i w komputery, a te osoby, które są 10 lat młodsze, to już w ogóle no nic nie robią, tylko patrzą w te szklane ekrany i po prostu dramat. Rozmawiać się z nami nie da, że kontaktów nie utrzymujemy, że mamy gdzieś rodzinę i znajomych, bo cały czas patrzymy tylko w te swoje monitorki. Co jest absolutną bzdurą i każdy chyba w moim pokoleniu o tym wie, bo oczywiście korzystamy ze sprzętów kilkadziesiąt albo nawet kilkaset razy dziennie, ale ułatwia nam to życie. Naprawdę trudno jest mi wytłumaczyć, że moja praca w większości polega na koordynacji mózg, komputer, czasami jeszcze ręka, tablet. I trudno mi wytłumaczyć, że jeżeli wracam z pracy i patrzę w telefon, to raczej rzadko bezmyślnie skroluję Facebooka, a najczęściej rozmawiam ze znajomymi, którzy mieszkają nie tylko w różnych częściach Polski, ale i w różnych częściach świata. Ale żeby nie idealizować, telefony, komputery i wszystko inne nie służy nam tylko do wyższych celów. Szukamy tam też rozrywki. I gdyby ktoś mi płacił chociażby złotówkę za każdą godzinę, którą jestem zalogowana na Facebooku, to myślę, że mogłabym kupować kamienicę z centrum Krakowa i to bez kredytu. Niestety nikt mi za to nie płaci i nie wiem, ile godzin tak naprawdę zmarnowałam, scrollując i Facebooka, i Instagrama, i otwierając relacje, i robiąc mnóstwo innych rzeczy, których mogłabym nie robić. Ale skoro właściwie wszyscy to scrollujemy i większość z nas ma poczucie jakiegoś tracenia czasu, marnowania swojego potencjału robiąc te rzeczy, ale jednocześnie nie może się od tych oderwać, to dlaczego by nie zadbać o to, żeby treści, które nam się tam pojawiają, były wartościowe. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na subiektywny przegląd internetu, w którym pokażę Wam moje ulubione miejsca ze sztuką. Także, żeby bezmyślne kreowanie Facebooka było pełniejsze sztuki, dobra, pięknych rzeczy i wartościowych treści. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pierwszą rzeczą jest moje odkrycie zeszłego miesiąca. Aplikacja Muzei. Polega ona na tym, że dajemy jej uprawnienia, a ona codziennie zmienia naszą tapetę na jedno dzieło sztuki. Szczerze mówiąc, gdy ją instalowałam, spodziewałam się raczej takich top of the top dzieł sztuki w tonie Van Gogha czy Klimta. A jestem zaskoczona, bo naprawdę podsunęła mi wielu artystów, których nawet nie kojarzyłam, więc ogromnie jestem za nią wdzięczna, jeśli można tak powiedzieć, za bycie wdzięczną aplikacji. Jest to nieco absurdalne, ale nieważne. W każdym razie ma ona też dodatkowe funkcje, oprócz tego, że ma swój zbiór dzieł, z których czerpie, możemy ustawić tak, żeby zmieniała nam to na nasze zdjęcie z galerii, bądź wrzucić jej jakąś pulę obrazów, czy czegokolwiek, co chcemy, ona też będzie to zmieniać. Jednak ja zostałam przy tej klasycznej wersji, pozwala mi całkowicie rządzić moim tapetą i jestem zachwycona tym rozwiązaniem. To coś wspaniałego. Oprócz tego ma też dodatkowe opcje, takie, że możemy tam sobie sterować kolorem, jasnością, rozmyciem, tym wszystkim. Oprócz tego, jeżeli klikniemy sobie w dane dzieło sztuki, to przerzuci nas do strony na Wikipedii poświęconej temu dziełu. I chociaż nie uważam, żeby Wikipedia była najlepszym źródłem informacji, to jest to dobry punkt zaczepienia na sam początek. A jeżeli aplikację zainstalujecie sobie dzisiaj, to bez problemu otworzycie całe archiwum i zobaczycie, jak dobre rzeczy podsuwała aplikacja we wcześniejszych dniach. Druga aplikacja to chyba najpopularniejsza aplikacja w świecie sztuki. Mam na myśli tutaj oczywiście Daily Art. Jest ona ze mną już na chyba trzecim modelu telefonu, więc naprawdę znam ją od lat. Pamiętam, jak interfejs wyglądał bardzo średnio, a teraz jest naprawdę bardzo ładny. Polega ona na podobnej rzeczy tak naprawdę. Codziennie pokazuję Wam jedno dzieło sztuki z krótkim opisem i historią tego dzieła. I z plusów jest, szczerze mówiąc, ja rzadko pamiętam, żeby ją otworzyć sama z siebie, ale jeżeli nie robicie tego cały dzień, to o którejś tam godzinie popołudniowej przyjdzie Wam powiadomienie, co jest dzisiejszym dziełem i możecie sobie bez problemu kliknąć. Podobnie ma archiwum, jednak tylko kilka dzieł wstecz jest tam dostępnych. Pozostała część jest dostępna jedynie w wersji płatnej. Ja takiej wersji nie mam, bo nie jest mi potrzebna, bo śledzę aplikację na bieżąco, ale nie są to jakieś gigantyczne koszty, więc jeżeli ktoś by chciał, to
to jak najbardziej może sobie wykupić. Oprócz tego, fajna rzecz, mają to posegregowane różnymi kategoriami, więc... Idąc dalej, przenieśmy się na Instagrama i polecę Wam kilka moich ukochanych kont. I na sam początek dwa, przez które wyjdę pewnie na jakiegoś erotomana, ale nie bardzo mnie to interesuje. Pierwsze z nich to profil o jakże dźwięcznej nazwie Siusiak. I jak sama nazwa wskazuje, właśnie to jest tematyką tego profilu, z tym, że nie są to zdjęcia czy ludzie, a odpowiednio wykadrowane dzieła sztuki. Jak widzicie, autorka profilu każde z dzieł odpowiednio kadruje w kształt koła, wrzuca. Jak sobie przesuniecie w bok, to macie też pełne dzieła. Zawsze jest opis i miejsce, gdzie się to znajduje. Powiem szczerze, oglądanie sztuki z tej perspektywy daje mi sporo satysfakcji. Nie ukrywam. Drugi profil o podobnej tematyce to jest New Ero. Skupię się ponownie na erotyce, jednak już nieco szerszej, bo nie jedynie na męskich genitaliach, ale po prostu na wszystkim o charakterze erotycznym. Więc pojawiają się tutaj też współczesne fotografie, starsze fotografie, dzieła sztuki. Naprawdę wszystko gorąco polecam. Jeśli tylko kogoś interesuje temat erotyki, to jak najbardziej jest to miejsce przeznaczone dla niego na Instagramie. Dwa kolejne profile są do siebie nieco zbliżone, z tym, że jeden z nich, który widzicie teraz, skupia się jedynie na dziełach sztuki, zawsze jest tam opis, autor, co musi być w momencie, w którym wykorzystujemy dzieło. Drugi profil dodatkowo do sztuki dorzuca jeszcze filozofów, więc nieco bardziej rozbudowuje nam tutaj całą tę przestrzeń. Oba z nich uwielbiam, oba są merytoryczne, więc naprawdę idźcie i followujcie dalej. Przenosimy się na drugą wielką platformę, czyli na Facebooka. I tutaj polecam gorąco fanpage sztucznych fiołków. Jeżeli uwielbiacie sztukę i takie satyryczne komentarze odnośnie tego, co się dzieje na świecie, w Polsce, w polityce, tak społecznie, to naprawdę fiołki są właśnie miejscem dla Was, bo to, co oni wypisują, to jest zawsze taka igiełka w dyskusji, idealnie wbita szpila w serce i naprawdę fenomenalna, a oprócz tego wspaniale dobierają do tego dzieła sztuki i zawsze to tak gra. Na podobnej zasadzie tworzenia memów ze sztuki, jednak już o nieco luźniejszej tematyce, działają Chore Twory i Kolejka do Dziekanatu. I oba poruszają raczej tematykę studiów, więc jeżeli jesteście studentami w kryzysie sesji wrześniowej, to jak najbardziej lećcie i po prostu co drugą rzecz możecie udostępnić na swojej tablicy i będzie jak najbardziej pasowała. I kolejnym fanpage'em o podobnej tematyce jest Rubens Był z Bytomia, którego autor promuje gwarę śląską na dziełach sztuki. Uwielbiam, no całym sercem, jest to fenomenalny fanpage, chociaż przyznam szczerze, że mi jako osobie, która nie ma pojęcia o gwarze śląskiej, parę razy zdarzyło się, że nie zrozumiałam tych rzeczy i musiałam googlować, co za słowa zostały tam użyte. Niemniej jednak polecam, naprawdę świetna rozrywka. Ale muszę polecić tutaj jeszcze jeden fanpage, czyli Polish Masters of Arts, gdzie autorzy fanpage'a skupiają się na promowaniu polskiej sztuki, ale nie tylko tej dawnej, ale też również współczesnej. Regularnie pojawiają się tam dzieła różnych polskich artystów z różnych dziedzin i naprawdę można znaleźć sobie perełki. Jeszcze dwa fanpage'e, które mam Wam do polecenia. Po pierwsze to Muzealnicy, czyli czarny humor na temat pracy w muzeum. Absolutnie fenomenalne. Naprawdę, no... Jeśli zastanawialiście się, jak wygląda praca muzealnika, to właśnie tak. I jeszcze jeden fanpage to Museum of Selfies. Jeśli tylko lubicie robić sobie selfie, zastanawiacie się, jak wyglądałyby dzieła sztuki właśnie w takiej konwencji, to nic, tylko lećcie do nich, oni Wam pokażą, nie musicie się dłużej zastanawiać. I przenosimy się na blogosferę. I tutaj no, na pierwszym miejscu nie mogłabym polecić nikogo innego jak tylko Justynę Stasek-Harabin, znaną w internecie jako Minerva, czyli absolutny top of the top polskich blogów o sztuce. Jest wspaniała, działa od lat i teksty zawsze łapią za serducho i zawsze wspaniale je dobiera. Nie wiem, jak ona to robi, ale no zawsze trafia z nastrojem tych swoich artykułów, to co ja czuję i to, no, pomijając te macierzyńskie, bo tutaj się nie utożsamiam. Ale fenomenalna wrażliwość w mówieniu o sztuce. Jeśli mielibyście do końca życia czytać tylko jeden blok o sztuce, to czytajcie ją. Jest naprawdę wspaniała
I jeszcze w jej temacie Justyna ma swoją grupę na Facebooku, Minerwiści, też jest wspaniała, można tam mnóstwo informacji znaleźć, jeżeli czegoś potrzebujecie, nie wiecie gdzie pytać, to tam jest kilka tysięcy ludzi zainteresowanych sztuką i na 99% ktoś wam odpowie, jeżeli czegoś potrzebujecie. Drugą dużą stroną, którą gorąco wam polecam, jest Niezła Sztuka. Autorzy i autorki tego projektu robią mnóstwo rzeczy, jak chociażby muzeum w liceum, czy Łyk Sztuki do Kawy, gdzie pojawiają się wspaniałe artykuły, naprawdę wiele można się dowiedzieć z tego wszystkiego, co oni tworzą. Ja osobiście bardzo lubię ich czytać, głównie dlatego, że nie pisze tego jedna osoba, a pojawiają się różni autorzy, więc jeżeli sposób pisania jednej osoby mi nie opowiada, to jest duża szansa, że za tydzień trafię na tekst kogoś innego i on już we mnie trafi. Lecąc dalej, YouTube. I tutaj na YouTubie oprócz siebie mam wam do polecenia jeszcze jeden kanał. I jeśli lubicie to, co ja robię, to ten kanał spodoba wam się dużo, dużo bardziej, bo oni są po prostu top of the top, robią to od kilku lat, są świetni merytorycznie, technicznie, a mówię oczywiście o Radosławie i Natalii, którzy razem tworzą kanał Architecture is a Good Idea i powiem szczerze, uzupełniają lukę w mojej edukacji, ponieważ architektura jest moim bardzo słabą stroną, a oni się na tym mocno skupiają, więc śledzę z zapartym tchem, można by rzec, absolutnie każdy ich odcinek i uwielbiam to, co robią. Są fenomenalni po prostu. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to koniecznie idźcie i ich sprawdźcie, bo na pewno nie będziecie żałować. I jeszcze mam dla was dwa miejsca w internecie. Pierwszy to jest projekt Mai, mojej koleżanki, czyli Wakacje ze Sztuką, gdzie Maja oferuje wyjścia do muzeum ze sobą jako przewodnikiem, z historykiem sztuki. Jeżeli nie wiecie co robić albo idziecie do muzeum i nie wiecie tak naprawdę na co patrzeć, to Maja wam bardzo chętnie pomoże, jest w tym naprawdę świetna. Maję znajdziecie i na jej stronie, i na fanpage'u, i na Instagramie. Polecam, nawet jeżeli nie jesteście z Warszawy i nie chcecie się umówić na lekcję, to warto ją obserwować. Pojawia się u niej mnóstwo ciekawostek, mnóstwo jakichś takich artystycznych treści, które po prostu warto śledzić, bo wzbogacą was na pewno. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest moje dziecko, coś w co włożyłam mnóstwo serca, mnóstwo czasu, pracy i naprawdę... czyli Dobra Sztuka. I jest to sklep internetowy, na którym sprzedaję wam różne rzeczy związane ze sztuką, ale oprócz tego mamy fanpage, mamy Instagrama, w którego wkładamy mnóstwo czasu, żeby ten nasz feed wyglądał tak, jak wygląda. Niedawno wrócił do relacji cykl Dzienna Porcja Sztuki, gdzie codziennie wrzucam wam jedno dzieło sztuki z opisem, z artystą i z datą. I to tyle, codziennie przeglądając sobie Instagrama będzie wam gdzieś wyskakiwało w międzyczasie. Dużo promocji, dużo różnych rzeczy, bardzo często o wiele rzeczy tam pytam, więc polecam śledzić. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Naprawdę bardzo się staram, by wszystko wyglądało spójnie, więc liczę na to, że docenicie. No i co? To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Zapomniałam powiedzieć, że jeżeli wy śledzicie jakieś miejsca w sieci, o których ja dzisiaj nie wspomniałam, a w jaki sposób są one w waszym sercu i chcielibyście je polecać dalej, to oczywiście komentarze są do waszej dyspozycji. Czekam na wszelkie rekomendacje i z góry bardzo za nie dziękuję. A teraz już pa.